Ordynarne odzywanie się do strażaków przez obydwu komendantów. Geje, pedały, ogry, pokemony, matoły, debile, okurcy, szczać na chuj, chuj do dupy, Heil Hitler zamiast dzień dobry. To fragment oświadczenia, w którym strażacy precyzują zarzuty wobec komendanta powiatowego i jego zastępcy. Pod skargą podpisała się znakomita większość załogi. Nie chcieliśmy skandalu, ale nie mieliśmy wyjścia. Przez ile lat staraliście się to załagodzić? Wiele. To nie jest rok, nie jest dwa. Co chcieliście w ten sposób osiągnąć? Uniknąć skandalu. To jest wstyd dla Straży Pożarnej, dla miasta, dla całego województwa. Ale będzie jeszcze gorsze. Ale to już nie nasza wina, to jest wina komendantów teraz, w tym momencie. Ale wy chcieliście to wszystko załagodzić, chcieliście, żeby do tego nie doszło. Najlepiej byłoby, gdyby oni odeszli ze swojego stanowiska, nie byłoby wtedy tego oświadczenia. Tam jest wstyd. Ale gorszy wstyd, że takie rzeczy mają miejsce. Dowożenie obiadów dla pełnoletniego syna zastępcy komendanta powiatowego w trakcie pełnienia służby służbowym samochodem oraz dostarczanie zakupów pieczarek, soli przez strażaków samochodami służbowymi zlecanych na telefon alarmowy 998. Wykorzystywanie sprzętu ratowniczego z samochodów bojowych na budowie komendanta. Wożenie pianina służbowymi samochodami. Przeprowadzka komendanta i teściowej samochodami służbowymi z wykorzystaniem strażaków, przewóz materiałów budowlanych i wyposażenia do domu komendanta. W sumie jest 27 zarzutów, które dowodzą, że komendant zbyt swobodnie czuł się na swoim stanowisku. Proszę mi, co to jest wytyk służbowy? Nie wiem. To jest kara wymyślona przez komendanta. Ona nie jest określona nigdy w piśmie. To jest po prostu niewykonywanie obowiązków. Czyli jest to wymyślona przez komendanta kara? Za co? Niech pani zapyta komendanta. W Straży Pożarnej kary określa ustawa. No wygląda na to, że tutaj komendant. Tak jest. Jak twierdzi przedstawiciel strażaków, oświadczenie to apel o pomoc i jednocześnie wskazanie wieloletnich zaniedbań w placówce, na które podpisani nie chcieli już przyzwalać. My chcemy normalnych komendantów. Porządnego dowódcy sprawdziwego zdarzenia. Konkretnego, wymagającego. To nie musi być jakaś laurka. Bo to nie jest kółko różańcowe. Ale to musi być robione w cywilizowany sposób. To nie jest przedsiębiorstwo turystyczno-rozrywkowe. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Wręcz powiedziałbym, że precedensowa, jeśli... Pismo trafiło na biurko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ponad miesiąc temu. Bardzo skomplikowana. Normalną skargę rozstrzyga się w ciągu 3-4 tygodni, jeżeli to jest skarga na strażaka czy na pracownika Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast tu mamy skargę, w którą zaangażowane są dwie strony służbowe w jednej jednostce. A nie daje do myślenia to, że pod skargą podpisało się ponad 40 osób, niemal 90% załogi? Tą skargę rozpatrujemy bardzo uważnie, bardzo rozważnie i staramy się być maksymalnie obiektywni. Bunt pracowników może się jednak nie skończyć, jeśli w sprawę wkroczy prokuratura. Są gotowi opowiedzieć, jak wyglądała praca w komendzie przez ostatnie lata. Poduszkowiec. Podjęto inicjatywę naprawy poduszkowca w porozumieniu z kwatermistrzem i po wyrażeniu jego zgody. W pojeździe usunięto usterkę w tym samym dniu. Sprzęt został uruchomiony, po czym postępowanie to zostało negatywnie ocenione i skomentowane przez 01, żeby to był ostatni raz, dając do zrozumienia, że sprzęt ten ma nie być uruchamiany i naprawiany. To oceni prokurator, a rozstrzygnie sąd. Wy jesteście gotowi, jeżeli będzie taka potrzeba, zeznawać przed prokuratorem? Oczywiście. Gdybyśmy nie byli tego pewni, byśmy w ogóle tego nie składali. Komendant i jego zastępca opisali swoje wyjaśnienia, odnieśli się do wszystkich zarzutów, ale przed kamerą wypowiadać się nie chcą, twierdząc, że to pomówienia. Do momentu oceny przez komisję powołaną przez komendanta wojewódzkiego nie będziemy się odnosić do tej sprawy. Ta specjalna komisja pracuje i zbiera dowody za i przeciw. W skład tego zespołu weszli zarówno pracownicy Komendy Wojewódzkiej, naczelnik Wydziału Kadr, naczelnik Wydziału Organizacji Nadzoru, ale także przedstawiciele środowiska komendantów powiatowych oraz przedstawiciele związków zawodowych. Widać tutaj, że traktujemy sprawę bardzo poważnie i także staramy się, aby ocena sytuacji była maksymalnie obiektywna. I panie co, na ten nasz wizerunek to my wszyscy pracujemy, każdy strażak z osobna, długi czas i dużym wysiłkiem. I przez wybryki dwóch panów to wszystko może być przekreślone. Wynik prac komisji będzie znany jeszcze dziś, a jej zalecenia będą wskazówką dla komendanta wojewódzkiego i to on podejmie kluczowe decyzje. Anna Borkowska, TVN24, Białystok.